Hej, mam nadzieję, że będzie to krótki filmik, aczkolwiek nie mam zamiaru go edytować czy ciąć, przerabiać, ponieważ nie mam na to czasu, ale chcę Wam coś przekazać, ponieważ moje życie się zmieniło o 180 stopni w ciągu 6 dni. Muszę czasami się zastanowić, czy dobrze mówię po polsku, bo jeszcze myślę w języku angielskim, no ale do rzeczy. W zeszły piątek usunęłam social media. Usunęłam na niektórych mediach społecznościowych nawet swoje konto, a niektóre po prostu usunęłam z telefonu. Tak czy siak, może to dla niektórych być szokiem, ponieważ jeżeli oglądaliście moje poprzednie filmiki, wiecie, że właśnie z social mediami chciałam wiązać swoją przyszłość. No ale troszkę się wszystko pozmieniało, ponieważ już od dłuższego czasu obserwowałam, że no, media społecznościowe nie mają najlepszego wpływu na moje zdrowie psychiczne. I mimo, że nie mam nic do zarzucenia swojemu życiu, no bo jest ono jak najbardziej szczęśliwe i piękne i nie mam jakichś wielkich problemów, na które mogłabym narzekać, no czułam cały czas, każdego dnia, że mi wiele brakowało do takiego prawdziwego szczęścia. No i to może brzmieć w ogóle strasznie i mnie samą to przerażało do tego stopnia, że zaczęłam się zastanawiać, skąd to się bierze. No i zauważyłam, że tak naprawdę za każdym razem, kiedy ja włączam Instagram i oglądam Insta Stories innych ludzi, albo sobie scrolluję TikToka i patrzę, jak to inni mają super ubrania, super życie, super auta, super wakacje, super figury, super wygląd i w ogóle wszystko super, to aha, i są jeszcze w ogóle do mnie młodsi, nie? To ja ogólnie jestem porażką życiową, no bo mam 23 lata i ani jednego miliona na koncie, nie? I no cóż, no, o dziwo mam pryszcze, których ludzie inni nie mają. I no można by to wymieniać trochę. W każdym razie zmierzam do tego, że każde takie moje scrollowanie Instagrama, czy TikToka, czy Face'a po prostu wiązało się z tym, że się porównywałam własne życie i bardzo kwestionowałam każdy jego aspekt. Co więcej, social media pochłaniały niezłe parę godzin z mojego życia, bo czas mojego użycia ekranu, czy jak to się po polsku nazywa, my screen time, miał no około 9 godzin dziennie. Także 9 godzin dziennie spędzałam na telefonie. Dla porównania teraz wynosi on maksymalnie 2 godziny, z czego po prostu większość czasu poświęcam na komunikację ze znajomymi lub aplikowanie pracy. No i to chyba tyle. No nic więcej, na tym telefonie już za bardzo nie robię, słucham jeszcze muzyki, no ale to chyba się nie liczy jako ten czas, screen time. Nieważne. Zmierzam do tego, że po prostu odkąd te media społecznościowe usunęłam, stało się coś magicznego w moim życiu i nie przesadzam. Po prostu poczułam, jakby ktoś zdjął ze mnie całą presję i cały ten ciężar, który ja po prostu miałam na sobie non-stop, codziennie, każdego dnia wstawałam i czułam już na sobie ciężar, czułam presję, czułam, że coś jest nie tak, czułam, że po prostu nie jestem tam, gdzie chcę, czułam ogromne niezadowolenie z siebie. No mogłabym wymieniać. W każdym bądź razie momentalnie, kiedy te wszystkie social media zniknęły z mojego telefonu i nawet jeżeli chciałam na któreś wejść, to po prostu nie miałam możliwości, bo no ich nie było, to no moje życie nagle zyskało na wartości. Po pierwsze, ja mam tyle czasu teraz, że egzamin, który trwał 55 godzin, udało mi się napisać w godzin 10, ponieważ ani razu nie weszłam na telefon. Nawet ja tego telefonu ze sobą nigdzie nie biorę, no chyba, że chcę porobić gdzieś zdjęcia. Albo spodziewam się jakiegoś telefonu, ale no poza tym, po co mi ten telefon? Jak ktoś będzie coś chciał, to napisze albo zadzwoni. A tak, no to ja go nigdzie ze sobą nie biorę. No, naprawdę rzadko. W każdym razie, no jedną z tych zmian jest to, że mam czas dla siebie, mam czas na swoje pasje i w ciągu tych kilku dni
po prostu jakoś udało mi się rozszyfrować moje życie, to znaczy znaleźć sens w nim i ustanowić sobie cele na ten rok, cele na to, co zrobię po studiach, ponieważ dla mnie dużym problemem i dużą presją i dużym zmartwieniem w ostatnim czasie było to, że ja czułam, że jak kończę studia magisterskie, to znaczy w sierpniu muszę złożyć pracę magisterską w Anglii, a potem co dalej? Nie miałam żadnego planu, nie wiedziałam co dalej, nie wiedziałam gdzie mam mieszkać, gdzie żyć, jak żyć. W ogóle tak naprawdę cały świat stoi przede mną otworem i nie umiałam nic wymyśleć, nie wiedziałam czego chcę, nie wiedziałam co mi sprawia radość. Ja już nie umiałam nawet zdefiniować co mi sprawia radość, no bo we wszystkim znajdowałam niezadowolenie, bo po prostu porównywałam wszystko z życiem ludzi, których nawet nie znam. No i myślę, że to życie, które oni pokazują w internecie, też mało ma wspólnego z tym, jak wygląda faktycznie, no bo jednak mamy tendencję do pokazywania tylko dobrych stron naszego życia i zdecydowanie nie chwalimy się jakimiś porażkami czy problemami, a jednak od strony widza wszystko wygląda tak perfekcyjnie i idealnie i te wszystkie wakacje w drugich miejscach i ubrania i w ogóle figura, no po prostu życie marzeń, no pewnie nie ma to nic wspólnego z prawdą i od podszewki życie tych ludzi wygląda zupełnie inaczej niż nam się wydaje, no ale jednak zapada to w podświadomość i porównujemy się z tymi ludźmi, porównujemy nasze życie do życia tych ludzi. I tak naprawdę przez te 9 godzin dziennie, no może niektórzy nie są aż tak zażartymi fanami mediów społecznościowych co ja i powiedzmy spędzają tam 6 godzin, nie 9, aczkolwiek to są godziny przeżyte na oglądaniu czyjegoś życia zamiast na skupianiu się na swoim. I te 6 godzin dziennie, czy 9 w moim przypadku, naprawdę może zmienić wszystko, ponieważ, no jak już wspomniałam, ja już wiem czego chcę. Po prostu to jest kwestia kilku dni, poczuwam kilku dni bycia samej ze sobą, ze swoimi myślami, żeby sobie uświadomić, co mi daje szczęście. Tak naprawdę, takie prawdziwe szczęście, że to szczęście ja mam, że ono jest, tylko po prostu mi je zabierają social media, po prostu. I jak tylko myślę o tym, co może mi to dać na przestrzeni miesiąca, dwóch, a nawet roku, to myślę, że każdy tydzień będzie mnie przybliżał po prostu ku takiemu błogiemu szczęściu, gdzie nie potrzebuję niczego, bo jestem tu i teraz jestem szczęśliwa, bo nic mnie nie rozprasza. Ja nie wiem, i mnie to nie interesuje, jak wygląda życie jakichś tam milionerów, jakichś tam influencerów, ludzi sukcesu i tak dalej, bo po prostu nie mam do tego dostępu, nie widzę tego, nie oglądam, nie patrzę, nie dotyczy mnie to. Mnie dotyczy i Ciebie dotyczy. Mnie dotyczy tylko moje życie, Ciebie dotyczy tylko Twoje życie. I tak naprawdę inne życie nam nie będzie dane, dlatego albo przeżyjemy to, co mamy na 100% i damy z siebie wszystko i skupimy się na sobie, bo zegar tyka i czas jest ograniczony, albo spędzimy je na przeglądaniu życia innych. Także no tyle chciałam powiedzieć, ponieważ myślę, że nie jestem jedyną osobą, która odczuwa coś podobnego. Zresztą mam okazję czytać przeróżne badania na ten temat, ponieważ sama piszę pracę magisterską w tym temacie, w tym zakresie. I no, udało mi się doświadczyć na własnej skórze tego, co piszę. I czym się interesuję. I po prostu to wszystko okazało się być prawdą, że te social media jednak rzeczywiście mają taki negatywny wpływ na nas. I nawet osoba taka jak ja, która tym żyła, oddychała i nie wiem co jeszcze i po prostu wiązała z tym swoją przyszłość, może się odciąć i zapewniam Was, że nie stracicie nikogo, bo wartościowi ludzie zostaną. I tak te 700, 600 czy ile tam ludzi macie na fejsie nie jest częścią Waszego codziennego życia i tak naprawdę większość z tych osób może kiedyś tam, parę lat temu gdzieś tam spotkaliście, zamieniliście z nimi dwa zdania i na tym Wasza relacja się skończyła, a nadal ci ludzie
gdzieś tam widnieją i mają dostęp do waszego życia, ale to jest tylko taki numerek w systemie, no bo z tych 700 ludzi pewnie jest jakieś 5 czy 7, na których rzeczywiście możecie polegać i z którymi rzeczywiście co jakiś czas spotykacie się na kawę. Także ci ludzie na pewno mają wasz numer telefonu i mają możliwości, by się z wami kontaktować poza mediami społecznościowymi. A te pozostałe 690 parę ludzi i tak nie brało aktywnego udziału w waszym życiu i tak na nic wam się nie przydało. Także nie ma o co się martwić. I jeżeli ktoś po prostu czuje taką wewnętrzną potrzebę, ale się waha, no ale odczuwa jednak takie po prostu nieszczęście, niezadowolenie, smutek, przytłoczenie, zagubienie, zaczyna mieć stany lękowe. Ja miałam stany lękowe. Ogólnie może powiem, że ja mam zdiagnozowane stany lękowe, ataki paniki, które się pojawiły w przeciągu ostatniego roku i one zniknęły. W ciągu 6 dni one zniknęły bez żadnej terapii, czego po prostu nie wiem. Poczułam taką ulgę, taką wolność, jakiej nie czułam dawno. I właśnie z tego względu, jakie to odniosło na mnie wrażenie, to doświadczenie, stwierdziłam, że usiądę tu i wykorzystam ostatni środek mojej komunikacji ze światem, czyli YouTube, i przekażę to wam, bo może komuś się to przyda, może ktoś jest w podobnej sytuacji i będzie to dla niego taki moment przełomowy i filmik przełomowy, w którym poczuję się po prostu zachęcony, by zniknąć z social mediów. I z tym was zostawiam. Ja zmykam gotować obiad i żyć moim offline życiem. Także hej!